Jak wy myślicie, czy jest to możliwe, żebyście pomogli? Jest możliwe do zorganizowania, bo ja sam tutaj z tą panią mamy piątkę dzieci, jakby nie było. I parę osób tutaj znajomych na podwórku też jest, parę osób, którzy też mają dzieci i z miłą chęcią by chcieli jakąś piaskownicę, nie wiem, jakąś ślizgawkę, cokolwiek, żeby te dzieci miały co na tym podwórku robić. A nie tylko skakać go zawsze, przecież tak powiem, koło tego kuba, bo cała sytuacja się rozgrywa o ten kubeł, nie? Że oni non-stop ganiają koło tego kuba. Jakby mieli jakąś piaskownicę, jakąś ślizgawkę, tak jak mówię, cokolwiek, huśtawki, kawałek, to na pewno by byli szczęśliwsi, nie? A powiedz mi, dlaczego nam się nie udało nikogo teraz przyjść? Mam się gdzie, gdzie i co się ale dzieje, dlaczego nie, chyba. To powiedz, jaki błąd popełniliśmy, bo wy mówicie ale może ja dlatego, ja nie wiem, no ty do nas podszedłeś, zacząłeś z nami rozmawiać i ja od razu się tym zainteresowałem właśnie. Jestem od 5 minut w sumie na tym podwórku. Ja mogę, bo jesteście obcy, a jak gdybyśmy biegli, to jest co innego. Czyli potrzebny jest ten taki link z osobą tutaj społeczności lokalną. No raczej tak, bo jak ktoś obcy puka, to nie od razu się zamykają. Mocno chcą na raj. Do widzenia.